i nutka jako nutka muzyczna razem mi suma summarum mi nutka. A jakim zainteresowaniem cieszy się minutka? Mam nadzieję, że po tym roku będzie jeszcze większym, z tego względu, że w roku ubiegłym, ponieważ mieliśmy taką dziwną przerwę techniczną, odbywała się ona w nietypowych warunkach w sali Art Inkubatora. Nie miała takiej oprawy scenicznej, wizualnej, jak to zwykle bywa w teatrach. W związku z tym w tym roku w nowej sali z wykorzystaniem nowoczesnych ustawień świetlnych, audio i tak dalej, mamy nadzieję, że i festiwal zyska na oglądalności, na wizualności, a jednocześnie też pójdzie też fama na temat tego, że festiwal jest dobrze przygotowany, fajnie zorganizowany i będzie się cieszył zainteresowaniem jeszcze większym. Na razie nie narzekamy, jeżeli chodzi o wykonawców. W tym roku zgłosiło się 17 osób. Z tego co wiem, przyjechali wszyscy. Tak więc na pewno czeka nas sporo fajnej muzyki, sporo fajnych piosenek związanych z miłością, a tym bardziej, że zastrzegamy sobie, że piosenki muszą być o miłości takiej fajnej, a nie takiej o matko, on mnie zdradził, ja teraz biedna płaczę, albo on. W jury zasiada w tym roku pan Mariusz Kilian po raz kolejny, znany aktor i piosenkarz, laureat przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, oraz pani Magdalena Ptaszyńska, wykładowca, piosenkarka, wokalistka, też juror wielu festiwali, tak więc mam nadzieję, że te dwie osoby jak najbardziej obiektywnie podejdą do tematu i wskażą rzeczywiście tych, którzy najfajniej wystąpili, zaprezentowali te piosenki. W czwartek przyjechała mi cały dzień. Bodajże chyba z 10-11 godzin prowadziłam zajęcia wokalne. Były to takie dwudniowe, jeśli chodzi o mnie. W większości pracowaliśmy indywidualnie. Bardzo duża grupa, dużo zainteresowanych, ale naprawdę pracowicie i bardzo wspaniale spędzony czas. A czego spodziewa się pani po dzisiejszej minutce? Chciałabym, żeby ten dzień był taki wyjątkowy. Uważam, że w ogóle miłość jest czymś bardzo wyjątkowym i pewnie też najtrudniejszym z zagadnień, z uczuć naszych i tak dalej. Powiem szczerze, że jestem pierwszy raz na takim festiwalu, który jest poświęcony właśnie miłości. Także jestem bardzo ciekawa w ogóle jakich piosenek dzisiaj. Nie bardzo wiem w ogóle, czego możemy się spodziewać, ale no wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawie. Także już trzymam kciuki, nie mogę się doczekać, żeby ich posłuchać. Jak Bóg nie do pary, a może z górki wszędzie tu, a może łoży stół. O ty serdeczny mój pokój, dziewczyn drój, każda oczy ma jak razy dwa. Ty zasłużyłeś już na ogródek stróż, na rosołów stoi na pannę swą. Dzisiaj przygotowałam piosenkę Bukiecik Fiołków Agnieszki Osieckiej. Ten utwór wybrałam, ponieważ no, wydaje mi się, że jest taki właśnie sentymentalny, jak jest powiedziane w piosence i pokazuje, jak się zmienia miłość w stosunku do wieku. Kto cię przygotowywał? Pani Anna Lutz. Przygotowania nie trwały jakoś bardzo długo. Myślę, że wystarczająco. Dzisiaj zaśpiewam piosenkę Zabierz Mnie z filmu Miasto 44. Dlaczego akurat ten utwór? Bardzo lubię, jest to bardzo fajna balada i bardzo ładny tego mam podkład nagrany na pianinie. A powiedz mi, dzisiaj są walentynki, w jaki sposób je spędzałaś? No w ogóle to przygotowałam się do konkursu, ale no, jakoś tak bardziej konkurs jednak był ważniejszy. No dzisiaj przygotowałam utwór Sztuczny Miód. Dlaczego akurat ten utwór? Bardzo mi się podoba, bo można w nim pokazać wiele emocji, a przede wszystkim to lubię, jak ktoś tak wykonuje utwory. Ten utwór szykuję od ponad pół roku. Potrzeba czasu, żeby dobrze przygotować utwór, ale akurat to nie jest pierwszy konkurs, na którym go śpiewam. To bodajże jest drugi konkurs, z czego jeszcze jakieś były tam przelotne występy tego utworu. Kto cię przygotowywał? Kilka zajęć miałam u pana Tomka Sochackiego. U niego kilka lat się uczyłam, a do tego konkursu akurat w połowie z panem Tomkiem, a połowę sam. Dzisiaj walentynki, czy w jakiś szczególny sposób oprócz tego konkursu będziesz je spędzać? No mam nadzieję, że po konkursie z chłopakiem. Będziesz przy mnie, czy nie?